Witajcie. Dzisiaj idziemy do salonu John Deere'a popatrzeć na traktory. Zapraszam na film. Piękna pogoda. Powinny wyjść fajne zdjęcia. No, jesteśmy, słuchajcie, w centrum. Właściwie to można powiedzieć, że prawie w centrum Monachium. Ulica Landsbergerstrasse. Jest tutaj taki właśnie salon sprzedaży traktorów. Na razie tu widzę małe maszyny, ale może zaraz coś zobaczymy większego. Zaczniemy może od prawej strony. Tu typowy taki traktorek chyba miejski od śnieżarka. Teraz na czasie oczywiście pług. Tutaj do posypywania piaskiem lub solą. Zestaw fajny w sumie. Troszeczkę mi się kojarzy z tym naszym Lejkiem. Chyba zasada działania jest identyczna. Rama bardzo, bardzo podobna. Widać, że to maszyna, która jest ponadczasowa, co jest fajną sprawą. No i co? Mamy tutaj traktorek, widzicie? Całkiem sympatyczna. Malutka kabina, ale przecież sprzęt jest niewielki. Ale na pewno w takich pracach miejskich jest to naprawdę świetna maszyna, bo i na ciągniku, na chodniku się zmieści i bardzo taka pewnie zwrotna. No szkoda, że no dzisiaj jest niedziela, no nie mogę Wam po prostu tego pokazać, bo w tygodniu pracuję, ale to co zobaczymy tutaj to na pewno będzie też interesujące. Druga sprawa to ten pojazd. Nie wiem jak go nawet nazwać, ale jest to jeden z najbardziej ulubionych przeze mnie pojazdów. Chodzi o to, że również, że to jest taka maszyna troszeczkę też rolnicza. Tutaj widzicie skrzynia ładunkowa. Też świetnie pewnie zdaje egzamin w takich pracach miejskich, ale rolniczo, może nie na tych oponach, ale widziałem na kilku prezentacjach, targach i tak dalej, różnych takich pokazach, widziałem jak te chyba, właśnie to są chyba te same auta, nie wiem co to jest właściwie nawet, ale świetnie zdają egzamin, świetnie się sprawują i rzeczywiście jako maszyna taka pomocnicza w polu, zwłaszcza przy dużych gospodarstwach jest to rewelacja. Pruje po świeżo zaorionym polu, w sposób jedzie wszędzie i tam raczej nie ma problemu, żeby gdzieś wjechać i stamtąd oczywiście nie wyjechać. Także radzi sobie naprawdę znakomicie. Tu jest, widzę, że jeszcze elektryczny dodatkowo, no aha, czyli to jest typowo taki miejski pojazd, ale są też takie właśnie spalinowe, konkretne, fajne rzeczy. Tutaj taka dosyć fajna, przyjemna kosiareczka. Nie wiem, ona jest taka dosyć brudna, nie wiem czy przyjechała na serwis, czy z serwisu po prostu, czy to co tam jest. No jest jako taki jedyny troszeczkę przybrudzony ten sprzęt. Nie wiedzieć czemu. Kosiarka jest tutaj, widzę, zamontowana, czy do sprzątania liści, czy ja wiem co to może być. Ale kosiarka, no. Także takie coś. Druga sprawa, to tutaj mamy coś takiego, też taki pług właśnie podobny do tamtego, tylko jeszcze mniejsze to maleństwo takie. Zobaczcie to, ja wiem, tak sięga do biodra może, tutaj ta maska. No, ci, którzy są przyzwyczajeni do ciągników rolniczych i widzą te maszyny po prostu, gdzie maska jest na wysokości ponad 2 metrów, no to rzeczywiście to ten by mógł robić za sam silnik do takiego traktora. No ale takie tutaj po prostu w tej chwili są. Całkiem sympatyczne maszyny. Nie wiem jak z awaryjnością, bo to u mnie i dla mnie jest najważniejsza rzecz. Dla mnie sprzęt ma być bezawaryjny, a jeżeli ma być jakieś tam awarie, to mogą się zdarzać wyłącznie sporadycznie. To nie może być tak, że to się po prostu zawsze coś, ale takie dzisiaj czasy mamy i tak to wygląda, że takie sprzęty właśnie się produkuje. Po co? Ano po to, żeby firma zarabiała nie tylko na sprzedaży maszyn, ale również zarabiała na częściach zamiennych i tak dalej. Dzisiaj to nie te czasy, które kiedyś były, że wypuszczało się sprzęt, który ma pracować, ale dzisiaj wypuszcza się sprzęt po to, żeby pracował na producenta. Kolejny tutaj bardzo fajny, sympatyczny pług. John Deere X948. Też właśnie tutaj z solarką, czy też z piaskarką, obojętnie po prostu, bo to pewnie zamiennie można stosować. Już zarejestrowany, pewnie czeka do odbioru. Bardzo sympatyczna maszyna. No i tutaj troszeczkę większy już John Deere 2032R. To już też widać, że po oponach taki ciągnik miejski. Ale już być może do jakichś małych, takich kilkuhektarowych gospodarstw by się nadał. Ja nie wiem jak tutaj wygląda z mocą, bo wielkością odpowiadałby naszej 30. Niestety ja nie znam tych symboli, na przykład 20, 32, być może to są 32 konie mocy i tak dalej, nie wiem. Ale,
ale rzecz na pewno dość ciekawa. Tutaj wyposażenie oczywiście maksymalne, wszelkie udogodnienia, wszystkie najnowsze nowinki, jakie tu po prostu w tych maszynach się mogą znaleźć, to już są tutaj zastosowane. Widzicie, zaczep do przyczep do różnych maszyn, podnośnik już tutaj typowo rolniczy, także bardzo fajna rzecz. Oczywiście bardzo ładne jak zwykle. To są rzeczy właśnie, które mają być ładne, mają oko cieszyć, mają przyciągać po prostu swoim widokiem kupującego, bo przecież wszyscy dobrze znamy zasadę handlową, to oczy kupują, czyli jeżeli nam się to spodoba, to reszta się nie liczy. Reszta po prostu już jest tylko kwestią ceny. Także tutaj mamy drugi bliźniaczy do tego ciągnik. Tutaj kolejna właśnie maszyna, bardzo, bardzo fajna, właśnie z tych takich ulubionych terenowych pojazdów, gdzie to po prostu leci i tyle. I to ma być szybka akcja i ma szybko pomóc. W razie czego dostarczyć, nie wiem, czy paliwo, czy mechanika na pole, żeby usunął awarię. Tutaj mamy mniejszy ciągnik, 1062R, też już taki, chociaż po oponach widać, że to będzie jeszcze maszyna właśnie taka rolnicza, tutaj jeszcze zawiesie tutaj trzypunktowe, tak, także też takie po prostu tutaj różne rzeczy może dźwigać, ale co on by mógł zrobić w polu, to ja nie bardzo wiem, może jakieś tam małe drobiazgi by tam był w stanie unieść. Tutaj już typowo X948, ten, który widzieliśmy poprzednio, przed chwilą na filmie. To jest też już taki typowo miejski, właśnie odśnieżający, sprzątający ciągnik. Pewnie tutaj można do niego założyć różne, naprawdę różne sprzęty. Bardzo fajna maszynka, wąziutka. Nie wiem, czy ona ma, no może mieć lekko ponad metr szerokości, ale to jest rzeczywiście taka sprytna maszyna do tych. Zobaczcie, tutaj jeszcze mi się teraz rzucił w oczy ten zaczep tutaj, znaczy ten cięgło tutaj. Właśnie do tego, jakie to jest małe, drobne. Bardzo fajna rzecz. Jeszcze takiego maleństwa nie widziałem. No i tutaj już większy ciągnik 3046R. Już myślę, że ten by się, chociaż tutaj już widzicie, zobaczcie, te koła większe, ale też jeszcze to nie są takie opony typowo rolnicze w pole. Jednakowoż już jest to znacznie większa maszyna z tych, które tutaj możemy oglądać. Dość ciekawa, nie wiem, ale to też widać, że tutaj mamy tuza z przodu, też właśnie to małe, takie króciutkie cięgło, nie wiem, około 30 cm na oko, bardzo fajna rzecz. No i ciągnik 1062, ten jest typowo miejski do prac publicznych, właśnie takich przy sprzątaniu miasta, parku, czy też jakichś tam, nie wiem, boisk, powierzchni, po prostu terenów zielonych. Na pewno to są te same właśnie maszyny, które do tego mają tutaj służyć. Kolejna tego typu maszyna. Naprawdę fajne rzeczy. Przyjemnie, powiem Wam, to się ogląda. Choć jestem naprawdę sceptyczny co do tego. One są ogólnie rzecz biorąc naprawdę bardzo ładne. Ale mówię, no ja jestem z tej generacji, gdzie raczej to, co jest ładne, to nie bardzo mnie interesuje. Mnie interesuje to, co jest w środku, czyli bezawaryjność, niezawodność. To są rzeczy najważniejsze, przede wszystkim dostępność części i bardzo przystępne ceny tych części. Możemy sobie tylko wyobrazić, że na przykład maska do 30, tak aby kosztowała nowa z tych oczywiście podrabianych chińszczyzn, czy tam indyjskich, czy różnych innych, ona by mogła kosztować, tam w granicach chyba 500 zł kosztuje, no ta będzie kosztowała parę tysięcy, to bez dyskusji. No i to jest to właśnie, co mnie w tych maszynach nie interesuje. Ja chętnie na nie popatrzę, chętnie je pooglądam, mogę wziąć na przykład na próbę, pojeździć, zobaczyć, czy też na różnego rodzaju targach czy takich spotkaniach, testach mogę po prostu chętnie się z tym zapoznać, coś opowiedzieć o tym, zapoznać się z tym też sam dla siebie, widzieć, jak to wygląda, jak tym się jeździ, ale żeby to kupić, to naprawdę musiałbym mieć tutaj bardzo, bardzo atrakcyjne warunki zakupu. Tak jak mówię, ja jestem jeszcze z tej generacji, dla której ważne jest nie jak to wygląda, a ważne jest, jak to będzie służyło, jak to działa. To ma być niezawodne, bezawaryjne i tanie w częściach i w utrzymaniu. No tym bardziej, że słuchajcie, biorąc pod uwagę spalanie po prostu takich maszyn, no to sobie też wystarczy porównać, jak to spalają na przykład te nasze wielkie Ursusy 1204 czy 1604 i porównywalna moc tych właśnie maszyn, na przykład tych
nie wiem jakie tam są symbole i jak one palą. I de facto po prostu coś, co miało być oszczędne, okazuje się, że no nie bardzo tak jest. Tutaj jeszcze jeden ciągnik 2032R, taki właśnie też miejski, ale już większy. Tutaj te koła są takie już troszeczkę większe niż w tym poprzedniku 2026. One są, no powiedzmy, dwukrotnie większe, tak jakby na to spojrzeć. No i to już jest maszyna taka pewnie do dużych jakichś połaci zielonych, czy też powiedzmy do jakichś dłuższych prac. Ja w tej chwili tych miejskich ciągników to Wam powiem, że nie widziałem do tej pory w takiej ilości, bo człowiek się tym nie interesował wcale. Nie było to w kręgu właśnie takich zainteresowań. Wiecie, jak to wszystko po prostu wygląda. Jesteśmy rolnikami i to w tym kierunku każdy z nas raczej idzie, a nie w maszyny takie miejskie. Jednakowoż jest to naprawdę fajna rzecz. Dosyć ciekawa, której po prostu my rolnicy chyba nieczęsto możemy oglądać tego rodzaju traktorki, a przecież one są też całkiem sympatyczne. No zobaczcie choćby na tego, naprawdę to bardzo fajna zabawka. Ja bym śmiało mógł młodego w to posadzić i niech sobie jeździ w tej z powrotem po wsi albo gdzieś tam jeszcze odśnieża jakieś tam chodniki. Na pewno by się cieszył, gdyby to zobaczył i na pewno chciałby tym jeździć. Także to też taka przy okazji nie tylko maszyna, ale i też całkiem fajna, sprytna, przyjemna zabawka. Tu zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Tu kabina widać jest przy nim przykręcana i pewnie łatwo jest ją zdemontować i w tym momencie robi się nam taka troszeczkę właściwie kosiarka taka, ale sympatyczna. No i ostatni z tych ciągników, które tutaj są pokazane na cokole właśnie. Tutaj 1026, chyba najbardziej popularny, można by się tak domyślić, że najbardziej popularny ze wszystkich tutaj traktorów miejskich sprzedawanych przez tutaj ten salon i chyba najbardziej taki właśnie sprytny do tych różnych prac i takich przydomowych i takich miejskich, publicznych właśnie. Pewnie tutaj jest duża możliwość zastosowania wszelkiego rodzaju maszyn do obsługi i tutaj, które mają być wykorzystane łącznie z tym ciągnikiem. Niestety tych maszyn tutaj nigdzie nie widzę, jednakowoż ciągnik całkiem sympatyczny. To słuchajcie, z tego co chciałem Wam pokazać dzisiaj, to jest na tyle. Więcej tutaj niczego nie ma. Tam może jest z tyłu parking, ale ja tam nie będę wchodził, żeby po prostu no jest zamknięte, to nie będę tam się w to pchał. Jednakowoż całkiem fajna rzecz. W ogóle tutaj ten salon widziałem już od kilku tygodni, jakoś nie było nigdy okazji, może i nawet pogody, żeby tutaj przyjść i Wam to pokazać. A poza tym wiecie, jak to jest, samo życie. I tyle. No w każdym razie taki dzisiejszy filmik, troszeczkę traktorowy, troszeczkę rolniczy, związany właśnie z ciągnikami, ale też i tutaj typowo maszyny miejskie. Zobaczymy, może uda się znaleźć w przyszłym tygodniu coś z tych maszyn takich typowo rolniczych. Poszukam po internecie, czy tu w okolicach najbliższych Monachium będzie coś do oglądania. Nie wiem, czy tylko akurat John Deere, czy może jeszcze coś innego. Sam jestem ciekawy, bo naprawdę ładne te maszyny są. Warto na nie popatrzeć, oko nacieszyć i choćby tylko tyle. Także to wystarczy. Zobaczymy, może się coś znajdzie. Tymczasem dzięki, że jesteście ze mną. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!